Myślę, że powiem też coś spójnego z tym, co dzisiaj było mówione. Chciałabym troszkę powiedzieć na temat kierunku życia spójnego z powołaniem swoim, bo jest to bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne. Rozpoczęcie pewnej drogi nie jest taką łatwą decyzją. Wtedy, kiedy rozpoznajemy siebie i chcemy podjąć kierunek życia w tym właśnie, jak gdyby, kierunku, nie jest to łatwe. I myślę, że każdy musi się przyznać przed czymś takim, że odczuwa pewnego rodzaju presję, odczuwa pewnego rodzaju ciśnienie, zastanawia się. Wiesz, to tak samo jak, powiedzmy, rodzi się pierwsze dziecko. Ja pamiętam, jak byłam w ciąży z Wiktorem, to i nie mogę powiedzieć, że byłam przygotowana na urodzenie się Wiktora. Wiedziałam jedno, że będzie podobne do któregoś z nas. Albo do Artura, albo do mnie, ale nie mogę powiedzieć, że ja nie zastanawiałam się, jak będzie wyglądało to dziecko i jak w ogóle ja będę funkcjonowała jako mama. Pamiętam, jak go urodziłam i przywieźli mi go w takim wózeczku, to tak brałam go za rękę i w ogóle mówię, wow, to w ogóle we mnie się działo, to w ogóle we mnie się działo. Ja mam tutaj niespełna 20 lat i teraz jestem mamą i jak gdyby mam podążać teraz jak gdyby w tym kierunku. Czyli tak naprawdę łatwo jest często określić jakiś cel na początku swojego życia, łatwo jest się nazwać, ale niekoniecznie łatwo jest w tym kierunku podążać. Wielu młodych ludzi, ja akurat nie kończyłam studiów, ale ci z was, którzy kończyliście, to wiecie, czy kończyliście to zgodnie ze swoim pragnieniem, czy tak naprawdę realizowaliście nacisk swoich rodziców. Czy tak naprawdę, bo przychodzi taki czas w życiu, że wszystko ciśnie. Wszystko ciśnie. I tu dziś też możesz poczuć się, kurczę, ale oni cisną. Nie można inaczej. W sensie, że jeśli chcemy się rozwijać, to możesz się czuć trochę taki naciskany. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest to, żeby wiedzieć, kim jestem. Ponieważ jak będziesz wiedział, kim jestem, tak, to za tym, kim jestem, pójdzie tak naprawdę odpowiedni kierunek życia. Kierunek życia to jest najważniejsza kwestia. I zapisałam to sobie w taki sposób, to się nawet składa, że właściwy kierunek wybrany przynosi rezultat gwarantowany. Amen? Amen. Właściwy kierunek obrany przynosi rezultat gwarantowany. Tak naprawdę kierunek życia, czyli to, w jaki sposób żyjemy, mówi więcej niż cele, które określamy. To kierunek życia, czyli to sposób twojego życia, to w jaki ty sposób żyjesz, mówi więcej o tym, jakie masz cele. Ważne jest tak naprawdę, którędy idziemy. Właściwy kierunek to właściwe którędy wybrane. Czyli to, w jaki sposób idziesz, tak, ma ogromne znaczenie. Nie jak idziesz, ale w jaki sposób idziesz. Kierunek to sposób realizowania celu, a nie sam cel. I taki przykład. Kiedyś można na przykład było zdawać prawo jazdy w różny sposób. Można było zdać prawo jazdy na blondynkę. Można było powiedzieć, że ja tak naprawdę to tylko chcę zdać, ale kierownicy się nigdy nie dotknę. Tak? Można było zagadać egzaminatora, można było dać łapówkę i tak dalej. Dzisiaj troszkę już jest inaczej. Są w samochodzie kamery, i nie do końca już można pewne błędy popełnić. I tak samo jest w naszym życiu z Bogiem. Kiedy wzrastamy w atmosferze prawdy, kiedy Kościół, w którym jesteś, jak gdyby głosi prawdę, kiedy my tutaj jesteśmy w atmosferze prawdy i powiedzmy, że jakoś się nazwałeś, ale kierunek twojego życia pokazuje zupełnie co innego, no to nie łudź się, że ludzie nie będą pewnych rzeczy widzieli, ponieważ ten kierunek życia jest mega istotny i mega ważny. Czyli kiedy mówimy o kierunku zdawania, to mówimy o sposobie zdawania, o tym, w jaki sposób cel i jaką drogą jest osiągany. Czyli w jaki sposób tak naprawdę zdajesz egzamin. Czyli powiedzmy, określasz cel swojego życia, nazywasz się jakoś, ale jaką drogą
dojdziesz do tego miejsca, jest bardzo ważne. Wielu ludzi próbuje iść cały czas drogą jaką? Na skróty. Ale droga na skróty nie doprowadzi nas do dobrego miejsca. Ani do dobrego miejsca naszego wzrostu, ani do miejsca właściwego w ogóle wpływu, czyli stawiania swojego życia za przykład. Czyli po jakiej prostej albo krzywej poruszasz się, aby osiągnąć cel? To jest bardzo ważne. Po jakiej prostej albo krzywej poruszasz się, aby osiągnąć cel? Sposób, w jaki osiągasz cel, jest ważniejszy od tego, jaki masz cel. I tak jak powiedziałam wcześniej, powiedzmy, że dajmy przykład lekarza, że ktoś, powiedzmy, chce w swoim życiu zostać lekarzem, nie? I teraz jest istotna rzecz. Czy pójdzie drogą na skróty, czy tak naprawdę wytrwa na studiach? Bez czego? Bez kombinowania. Jakoś się określiłem, jakiś cel postawiłem sobie. I teraz pytanie, czy wytrwam na tej drodze, czy pójdę drogą na skróty? I troszkę powiem takich rzeczy, które ja też widzę. Myślę, że jest ogromny, myślę, że w ogóle mówimy o tym bardzo długo. To, że mamy dzisiaj pewnego rodzaju przełomy, jest to efekt tego, że nie odpuszczaliśmy w modlitwie. Dzisiaj mamy pewną rzecz, jak gdyby jest pewien czas zakończenia różnych rzeczy, ale uważam, że skoro takie słowo przyszło od Boga, że jest czas zakończenia tych rzeczy, to uważam, że jesteśmy wszyscy na tyle zbudowani, że mamy tak zbudowane w swoim życiu rzeczy, że jesteśmy w stanie każdy z nas na innym pułapie i na innym poziomie, każdy z nas z innymi rzeczami się rozstać. Ponieważ to nie jest tak z Bogiem, że dostajemy jakieś w ogóle słowo, wiecie o co chodzi, i my nie jesteśmy zdolni, żeby te rzeczy wykonać. Skoro Bóg nam daje słowo, to znaczy, że my przez pewien okres czasu przygotowaliśmy się do tego, żeby pewne kroki podjąć. Uważam, że jest bardzo duży rozjazd między tak naprawdę określeniem siebie a kierunkiem życia, czyli między celem a tym, po jakiej prostej w ogóle my tak naprawdę idziemy. Tak jak powiedziałam wcześniej, że świat naciska i można też ten nacisk odczuwać w ogóle w Kościele, ale ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Ty musisz wiedzieć, kim jesteś. Ty musisz wiedzieć, jakie masz cele. Ty musisz wiedzieć w ogóle, w jakim kierunku życia w ogóle zamierzasz podążać. Jakiś czas temu napisałam na mojej stronie, że widzę też coś takiego w Kościele, że jest bardzo wysoka samoocena, ale niskie poczucie własnej wartości. I to jest zmora w ogóle chrześcijaństwa. Ludzie się bardzo wysoko oceniają, ale tak naprawdę ich poczucie wartości jest niskie. A to owocuje tym, że jest brak działania w Królestwie Bożym. Wiecie, wysoka samoocena, ale niskie poczucie własnej wartości. Tak naprawdę, jeśli coś takiego jest, to nie przyniesie to dobrych rezultatów. Kiedy zaczynamy określać nasze życie, służbę, cel naszego życia z miejsca niskiego poczucia własnej wartości, to na pewno będzie rozjazd. Będzie rozjazd. Po prostu człowiek taki absolutnie nie jest w stanie unieść w ogóle pewnych rzeczy na swoich ramionach. Czyli tak naprawdę nie poniesiesz kosztu kierunku. Nie poniesiesz kosztu kierunku. W zasadzie wiecie, dzisiaj coraz trudniej jest w ogóle już ludziom w ogóle taki kit wsadzić. Taki kit, który, wiesz, jakby coś tam, że ja coś robię. Życie twoje mówi, co robisz. Kierunek twojego życia mówi, co robisz. Jest takie ukraińskie przysłowie, że tak głośno żyjesz, że już nic nie mów. Przykład naszego życia jest bardzo ważny. I tak naprawdę o to chodzi w Królestwie Bożym. Religia inaczej mówi, a inaczej żyje. A my nauczamy zupełnie inaczej. My mówimy, że nasze życie, czyli cele naszego życia mają być spójne w ogóle z tym, jak idziemy. Kierunek macie do... W ogóle tak naprawdę często nie trzeba powiedzieć o celu, ale możesz człowieka zaprosić do swojego życia i powiedzieć, zobacz, dokąd idę. I to, dokąd ty idziesz, pokaże tak naprawdę cel twojego życia. Człowiek po kierunku, w jakim ty idziesz, dojdzie do tego, gdzie ty idziesz. Po prostu, rozumiecie? To są tak naprawdę proste rzeczy. Ale kiedy jest taki rozjazd, tak, no to wiadomo, że nic dobrego z tego nie może wyjść.
Kombinowanie i droga na skróty to jest coś, co jest ze szkodą dla nas. Ale przed takimi rzeczami trzeba się samemu w ogóle ukorzyć. Trzeba w ogóle tak zapytać w ogóle, czy ja to tak w ogóle na prawdziwie w ogóle z Bogiem. Jak ja się nawróciłam, to jedną z takich pierwszych rzeczy, z takich pierwszych słów, które usłyszałam wewnątrz siebie od Boga. Ja zawsze na poważnie, a ty? Kiedy ja o coś się modlę, to w ogóle Bóg na poważnie. Tylko pytanie, czy ja na poważnie? Czy ja dzisiaj powiedziałam coś, a jutro się odwracam i idę drogą na skróty? Czy jednak ja na poważnie? Kierunek życia, czyli to, w jaki sposób żyjesz, pokazuje, jakie masz naprawdę cele. I dzisiaj tak naprawdę z powodu takiej rozdmuchanej wysokiej samooceny, ale niskiego poczucia własnej wartości, powstają ludzie, którzy, ja to ich nazwałam dla tego poselstwa, rzemieślnicy królestwa. Nie pasjonaci, ale rzemieślnicy. I wiecie, to niskie poczucie własnej wartości to jest naprawdę zmora. To jest po prostu zmora chrześcijaństwa. Bo ja czuję się tak naciśnięty, że ja po prostu jakoś muszę się nazwać. To tak samo jakby mnie Michał, powiedzmy, zabrał na spotkanie biznesowe, tak? I ja bym tam próbowała udawać, że jestem biznesmenem. Ja nawet języka branżowego nie znam. Wiecie, o co chodzi? Musiałabym po prostu powiedzieć, ja tutaj państwu podnoszę kawę i herbatę. Gwarantuję, że nie rozleję. Ale czemu? Bo ja mam wysokie poczucie własnej wartości. Ja nie musiałabym na tym spotkaniu udawać biznesmena. Tak? No bo nie jestem biznesmenem. Nawet, tak jak powiedziałam wcześniej, nie znam tego języka branżowego i kierunek mojego życia absolutnie nie pokazuje, że ja się rozwijam w biznesie. Ja w ogóle z biznesem nie mam nic wspólnego i jest to dla mnie w ogóle temat, którego, powiedzmy, nawet nie rozumiem. Ale w ogóle się za to nie biorę. Kiedy pisałam sobie to słowo, to przypomniał mi się taki przykład mojej koleżanki. Muszę go powiedzieć, ponieważ to jest taki... Ja już go kiedyś mówiłam, ale mówiłam raz. Myślę, że możecie nie pamiętać. Zgłoszonego słowa tam się zapamiętuje jakiś procent. Miałam kiedyś taką kumpelę, która uczyła się na fryzjerkę. Uczyła się na fryzjerkę u boku mistrza. U boku osoby, która... Ten człowiek miał mistrza w ogóle w zawodzie. Zasiadał też w komisji egzaminacyjnej, czyli od niego zależało, czy on przepuści daną osobę do danego zawodu. I wiecie, ona miała bogatych rodziców. Nie chciała się uczyć, więc zdecydowała, że zostanie fryzjerką. I pamiętam, że na takim pierwszym egzaminie, który ona zdawała, ja byłam jej modelem. I tam było proste cięcie. Żadne skomplikowane cięcie, tam było proste cięcie. Ja miałam wtedy dłuższe włoski, trzeba było tak obciąć je na Izaurę, na prosto. I wiecie, kiedy ja przyglądałam się, jak ona mi te włosy obcina, to tak w ogóle mówię, mam coraz krótsze i coraz krótsze, ale mówię, może trzymam krzywo głowę. Więc prostowałam się, bo ja sama próbowałam wiary jej dodać, w sensie jak gdyby, żeby ją jakby nie poniżyć w swoim sercu tego, żeby ona miała, żeby siedziała na tronie. Mówię, może tą fryzjerką będzie. Strasznie mi obcięła te włosy. Obrzezała mnie tak, że ja po prostu musiałam iść do fryzjera. Ale o co chodzi? Nawet pamiętam imię i nazwisko tego człowieka. Henryk Skolimowski. Był bardzo surowym egzaminatorem. I on powiedział, że on jej absolutnie nie przepuści. Wiecie, ja kiedyś zupełnie inaczej to odbierałam, ale czym dłużej chodzę z Bogiem, czym bardziej prawda kształtuje mnie, czym bardziej mój kręgosłup duchowy jest wyprostowany, to kiedy rozważam sobie tę sytuację, to mogę dzisiaj o nim powiedzieć. To był taki apostoł prawdy. Apostoł prawdy, który powiedział, spod mojej ręki nie wyjdzie ten byt. Spod mojej ręki nie wyjdzie ten byt. Ja po prostu nie dam glejtu na to. Przyjechał jej tata, próbował dać łapówkę.
ponieważ wszyscy chcieli, żeby ona obrała taki kierunek. I ona też, ale ona się do tego nie nadawała. Ona do tego się nie nadawała. I ten człowiek, nazwijmy go apostoł prawdy, powiedział, że absolutnie spod mojej ręki to coś nie wyjdzie. I coś wam teraz chcę powiedzieć bardzo ważnego. Ona się nadawała tylko do tego, żeby być pomocą w zakładzie fryzjerskim. Czy jest to coś złego? Nie. Nie, kiedy jest wysokie poczucie własnej wartości. I teraz zobaczcie, czy spod ręki apostoła wychodzą sami apostołowie? Nie. Spod ręki apostoła wyjdą różni ludzie. Różni. Adekwatni do tego, jakie jest ich powołanie. Czyli tak naprawdę w ruchu apostolsko-proroczym masz bardzo, jak gdyby masz przestrzeń i płaszczyznę do tego, aby się co? Prawidłowo odczytać. Gdzie jest problem? W niskim poczuciu własnej wartości. Niskie poczucie własnej wartości nie pozwoli się prawidłowo odczytać. Niskie poczucie własnej wartości, kiedy tutaj przyjdzie w tą atmosferę, powie: jestem prorokiem. Niskie poczucie własnej wartości, kiedy przyjdzie w tą atmosferę, powie: jestem apostołem. Okej, jeśli jesteś, to kierunek twojego życia absolutnie to pokaże. Kierunek twojego życia na pewno to pokaże. Mocne, kiedy rozważałam to sobie, bo kiedyś w ogóle w zupełnie innej konfiguracji wam o tym przykładzie mówiłam, a teraz zobaczyłam go zupełnie inaczej i głębiej. Czyli spod ręki facet po prostu uznał, że ten zawód jest tak piękny. Rozumiecie? Miał taki szacunek do mistrzostwa, że postanowił, że spod jego ręki nie wyjdzie nikt, kto spieprzy ten zawód. Rozumiecie? Czyli tak naprawdę ojciec pomaga dziecku wyjść z miejsca iluzji. Ojciec pomaga wyjść dziecku z miejsca iluzji i pomaga mu w sposób właściwy się odczytać i pokazać mu: hej, to chodzi o to, żebyś ty ukierunkował swoje życie względem tego, jak się nazwałeś. Postawiłeś cel, a teraz musisz tam zacząć podążać. Całe twoje życie, twoje emocje, twoja żona, twoje dzieci, twoje finanse, twój wolny czas. Kierunek twojego życia mówi tak naprawdę o tym, kim w ogóle jesteś i jakie masz cele. Czyli wielokrotnie tak naprawdę nie trzeba zadawać w ogóle pytań, ponieważ po kierunku życia widać, w jakim, do jakiego jak gdyby celu ludzie zmierzają. Czyli właściwy kierunek obrany to rezultat gwarantowany. Przytoczę wam dwa fragmenty. Jeden fragment ze Starego Testamentu, a drugi fragment z Nowego Testamentu. Najpierw poczytamy sobie Księgę Jozuego, 3:3. I nakazali ludowi, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana, Boga naszego i kapłanów, lewitów, niosących ją, to także wy wyruszcie z waszych miejsc i idźcie za nią, tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nie przechodziliście. Dla tych, którzy nie znają tych fragmentów, skrzynia Pana mówiła o obecności Boga. Dokładnie był to Bóg, za którym ludzie się mieli poruszać. Ona mówiła o jego obecności, działaniu i cudach. Więc oni wypuszczali arkę, czyli skrzynię Pana, przodem, aby mogli za nią podążać. Czyli arka wyznaczała im kierunek. Tylko niech nie będzie między wami, tylko niech będzie między wami a nią odległość 2000 łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście.
I chciałabym, żebyśmy na ten fragment, szczególnie na tą drugą część o tej odległości 2000 łokci, chciałabym, żebyśmy spojrzeli na to w sposób bardzo proroczy, żeby ustanowić tak naprawdę różnicę między ludźmi, którzy są z przodu. Wiecie, bo to się nigdy nie może pomieszać. Nigdy. Naprawdę. Ci, których Bóg ustanowił, aby wytyczali kierunek życia, kierunkiem życia. Kierunek życia można wytyczyć kierunkiem życia. Na nic innego też nie dajcie się nigdy złapać. Kierunek życia można wytyczyć kierunkiem życia. Wyróżnia tych ludzi to, że są z przodu i dzieli ich od pozostałych w taki właśnie proroczy sposób 2000 łokci. Dlaczego? Aby można było zaczerpnąć wzór. Bo tak jak to słowo mówi, że tą drogą jeszcze nie przechodziliście. Czyli pewną drogą jeszcze nie przechodziłeś, ale kiedy Bóg stawia na twojej drodze ludzi, którzy kierunkiem życia pokazują ci, tak? To ty w ogóle masz wzór. Możesz się w tym obejrzeć. To jest tak jakby lustro. Ja mogę się obejrzeć w życiu apostoła. Ja mogę się obejrzeć w życiu proroka. I oczywiście jak gdyby apostoł od apostoła może się różnić i prorok od proroka też może się różnić, ponieważ są różni prorocy. Wszystko jest zależne od tego, jaki Bóg daje ci mandat i do czego Bóg daje ci mandat. Ale kierunek życia, czyli to, w jakim kierunku człowiek podąża, ty się możesz w tym obejrzeć. I ty możesz w ogóle zobaczyć, aha, ja tą drogą jeszcze nie podążałem, ja tą drogą jeszcze nie szedłem, ale on kierunkiem swojego życia pokazuje mi, co ja na tej drodze spotkam, co mnie na tej drodze spotka. Na tej drodze muszę przede wszystkim wierzyć. To jest droga poświęcenia, to jest droga składania ofiary, to jest droga, tak, gdzie nikt za mnie jej nie przejdzie. To nie jest droga, na której nie ma, powiedzmy, kamieni. To nie jest droga, na przykład, na której nie ma gór, ale ten człowiek kierunkiem swojego życia i świadectwem swojego życia pokazał mi, że ja jestem w stanie to przejść. Czyli kierunek życia to jest tak naprawdę sukces gwarantowany. Wiecie, powiem troszkę wam jeszcze, kiedy ja kończyłam szkołę liderów i pastorów, kończyłam ją u boku w tamtym czasie apostoła. I ja pamiętam, jakie ja też miałam myśli. Ja w ogóle dzisiaj przypominam sobie, że w wielu sytuacjach rzeczy, które on opowiadał, ja w jakimś stopniu byłam już odczytana, ale rzeczy, które opowiadał on, ja mówię, wow, dobrze, że to nie mnie spotkało, bo ja bym się tak dzisiaj nie umiała zachować. Szkoła, powiedzmy, liderska, przybyło na tą szkołę sporo ludzi chce się uczyć i tak dalej, a on realnie pyta, kto ma służbę, realną służbę. I powiedzmy tam z grupy 50 osób zostaje garstka i on reszcie ludzi każe opuścić salę. I wiecie, we mnie się kształtował pewien w ogóle taki proroczy w ogóle kręgosłup. Niezgoda na religię, niezgoda na grzech, niezgoda na bałwochwalstwo. Ale w tamtym czasie byłam jeszcze młodym człowiekiem, pomimo to, że mieliśmy służbę. I mówię, sama tak przed sobą mówię, Boże, dobrze, że to nie jestem ja. Dobrze, że to nie ja dzisiaj muszę w ogóle powiedzieć te rzeczy, bo ja bym dzisiaj ich nie powiedziała. Ale ja tą drogą jeszcze nie szłam, a on już nią szedł. I on mógł mi tym przykładem, czyli tym kierunkiem życia, pokazać, że jeśli ty w tym temacie się będziesz rozwijała, to tak będziesz miała. To tak będziesz miała. Nie inaczej. Tak właśnie będziesz miała. Czyli ja mogłam się obejrzeć w jego życiu. Ja mogłam się obejrzeć w kierunku jego życia. Jego doświadczenie pokazywało nam wtedy, jakie on egzaminy życia musiał zdać. Jego doświadczenie pokazywało nam również to, że tak naprawdę w tym podążaniu za celami ten kierunek jest mega istotny. Przed czym na tej drodze będzie się zginało twoje kolano? Jezus jest moim Panem. Okej. Ale w tej drodze
czyli w tym kierunku, przed jakimi rzeczami klęka twoje kolano. To, przed czym klęka twoje kolano, to jest w realu twoim panem. Wiecie, że to tak wygląda. To, przed czym klęka twoje kolano, to jest realnie twoim panem. Więc życie, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób w ogóle żyjemy, jest najważniejszą rzeczą. Ja w ogóle modlę się, aby też upadło w ogóle wszystko, co jest takim zwykłym gadaniem. Przychodzi ktoś i mówi, jestem, no dobrze, no dobrze. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że akcent Boży jest na kierunku życia, na wzorze życia. Wiem, że w wielu was teraz pojawia się nawet zwykła niechęć do mojej osoby. Ale coś wam chcę powiedzieć. To jest moja odpowiedzialność. To jest moja odpowiedzialność, żeby między innymi mówić takie rzeczy. Ale wiem, że pojawia się taka niechęć. Można z tego spokutować. I powiem wam też, co działa. Kiedy realnie człowiek zaczyna się modlić o swoich przywódców, to się coś takiego w sercu wydarza, co kiedyś też wydarzyło się w moim sercu. Że ja realnie poczułam odpowiedzialność człowieka. Bo naszym zadaniem nie jest nas tutaj uśpić. Naszym zadaniem nie jest tutaj wzbudzić religijny biznes. Naszym zadaniem jest to, abyśmy się wszyscy prawidłowo odczytali, tak? I abyśmy zrobili robotę. I żebyśmy zrobili robotę. Ale to nie jest łatwe, ponieważ przeprowadzić Kościół, czyli żywe dusze, które są w różnych stanach, z jednego miejsca do drugiego miejsca, nie jest łatwo. Dlatego, że napotykamy się z takimi rzeczami właśnie jak niezadowolenie, bunt, przeciwstawianie się, a my tak nie chcemy. No ale jesteś tu, to jak? Kiedy ja zaczęłam się modlić, jak w pewnym momencie generalnie byliśmy pod czyimś autorytetem i ja miałam z kimś problem i zaczęłam o tego człowieka się modlić, mówię, wow, dobrze, że ja tego nie musiałam powiedzieć. To jest jednak jego odpowiedzialność, ale to jest ciężar. To jest ciężar. Moim zadaniem jest go wspierać. Moim zadaniem jest go nieść. W modlitwach poczułam realnie, z czym w ogóle człowiek się zmierzył. Czyli akcent Boży, można powiedzieć, jest na kierunku, czyli na tym, na wzorze życia. W jakim kierunku idziesz? Po jakiej prostej lub krzywej podążasz do celu? Co tak naprawdę w tym kierunku staje się realnie panem twojego życia? Ewangelia Mateusza 4,18. A Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Jak wiele rzeczy w Biblii jest wyświechtanych. Wiecie, jest po prostu wyświechtanych. To jest mocny tekst, bo w tym tekście również jest akcent położony na kierunku. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Jezus mówi do nich, pójdźcie za mną. Czyli tak naprawdę nie zaprasza ich od razu do kierunku, do celu, tylko do kierunku. Pójdźcie za mną. Czyli tak naprawdę zaakcentował to samo, co zaakcentował Jozue w Starym Testamencie. Zaakcentował drogę, kierunek i sposób. Pójdźcie za mną. Bóg daje nam, tak jak mówiłam wcześniej, możliwość poustanawiania w ogóle celów i tak dalej. Nie ma też nic złego w tym, żeby się nazwać. Nazywamy się, bo jest taka też potrzeba. Nazywamy się sami przed sobą, ale pilnujemy tego,
tej prawdy, tego fundamentu, tego takiego czpienia, aby za tym poszedł kierunek naszego życia. Ponieważ w taki sposób głosimy. My mamy bardzo dużą odpowiedzialność, dlatego że nasz ruch występuje przeciwko różnej formie religii. My się jako ruch wypowiadamy do różnych przywódców. My jako ruch wypowiadamy się w tematach, w których zazwyczaj ludzie się nie wypowiadają. Teraz, kiedy pewna grupa pastorów pojechała do Rzymu, to wiecie, to aż takie było dziwne, że nawet tacy wierzący ludzie, którzy kiedyś na mnie jakoś wpływali i byli w jakimś stopniu dla mnie wzorem, no w ogóle mówię, no nie, no w ogóle spodobało im się to. W ogóle mówię, ojej, w ogóle mówię, kurczę. No, że nie widzą tego, wiecie, że w ogóle, że nie widzą, że to jest jednak ta miłość. A my się wypowiadamy w ogóle w tych tematach. Więc jak gdyby u nas, z naszego ruchu, naprawdę nie może być grama takiej, wiecie, iluzji, fikcji, że my zupełnie inaczej głosimy, a zupełnie inaczej żyjemy. To jest mega ważne. To jest tak naprawdę sedno chrześcijaństwa, że to, że życiem swoim jak gdyby dajemy przykład. Czyli właściwy kierunek obrany daje nam rezultat gwarantowany. Cała tak naprawdę nasza historia, jak gdyby tego, w jaki sposób w ogóle żeśmy zaczęli. My tak naprawdę na samym początku nigdy żeśmy się nie nazwali. Nie nazywaliśmy się też. Generalnie poszedł za tym kierunek naszego życia. Kierunek naszego życia. To, że zamontowaliśmy w ogóle, powiedzmy, lokalnie służbę i że sporo osób się od razu przyłączyło do nas, było związane z tym, że przez lata pokazaliśmy kierunek życia. Kierunek życia. Dopasowany styl życia do tego, w jaki sposób chcemy żyć. Całość. Córka w edukacji domowej, cały czas Sara z nami jeździła. Wiecie, to takie, to jest coś, co w ogóle mocno działa na ludzi. Jeśli się jakoś określiłeś, to zajrzyj dzisiaj, czy w ogóle zamierzasz iść w tym w ogóle kierunku, bo najszczęśliwszy będziesz wtedy, kiedy się określisz w sposób właściwy, ponieważ ta atmosfera, która jest tutaj, nasze namaszczenie daje ogromną przestrzeń do tego, aby odczytać się w sposób prawidłowy. Prawidłowy. Jeśli jesteś pewien, to już nigdy w sobie pewnych rzeczy nie podważaj, bo do tego, co masz, będzie ci dodane. Ale jeśli jeszcze nie jesteś czegoś pewien, jeśli tego rodzaju głoszenia jeszcze powodują w tobie takie, wiesz, to znaczy, że to jest słabe jeszcze. To znaczy, że to jest jeszcze słabe. W ogóle zweryfikować w ogóle te swoje życie. Zweryfikować je w ogóle na maksa. Czyli wiecie, jest lęk przed kierunkiem życia. Dlatego, że kiedy pokazaliśmy jakiś wzór i możecie w tym wzorze się obejrzeć, to można odczuwać realny lęk, aby w tym temacie się rozwijać. Bo się teraz okaże, kurczę, jeśli zrobię to, to mam w domu dym. Jeśli podejmę taką decyzję, jest opcja, że mi się rozwali małżeństwo. Jeśli nacisnę na ten guzik, to mam w ogóle pozamiatane w mieście. Jeśli zrobię to, to się może okazać, że mnie wypluje większość ludzi. Jest lęk przed kierunkiem życia. Jest lęk. Ale ja coś wam chcę powiedzieć. Nigdy bym się nie zamieniła. Choć wylałam masę łez. Naprawdę. Wylałam masę łez i musiałam upuścić dużo złej krwi. Nigdy bym się nie zamieniła. Nigdy. Dziękuję Bogu za ofiarę, którą złożyłam w moim życiu. Dziękuję Bogu za to, że dałam się przygotować. Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi, których postawił na mojej drodze, którzy pokazali mi stylem swojego życia, kierunkiem swojego życia. Przyglądałam się na nich. Nigdy pochopnie nie mówiłam o sobie pewnych rzeczy. Ja się przyglądałam kierunkowi i ja się zastanawiałam, czy ja to zrobię w ogóle. Może mogłam szybciej. Może mogłam szybciej gdzieś wystartować. Nie wiem. Nie chcę też zadawać sobie takich pytań, ponieważ to jest coś, co mnie akurat osłabia. Nie chcę zadawać sobie takich pytań. Nie wszyscy byliście na modlitwie wstawienniczej. Mówiłam pewną rzecz z mojego życia. Kiedy byliśmy teraz z Arturem w restauracji, podszedł do nas człowiek i on rozpoznał nad moim życiem
powiedzmy, jakąś aurę. On mówi, pani jest prorokiem tego spotkania. I to nie jest dla mnie coś, co mnie nobilituje, co mi dodaje w ogóle jakieś wartości. Nie. Ale jestem też świadoma w ogóle tego, że weszłam w zupełnie inne miejsce. Że jestem w zupełnie innym miejscu. Że w ogóle mogę dzisiaj poprzez to, że w kierunku mojego życia nie klękałam przed nieprawdami Bożymi, że mogę dzisiaj być w innym miejscu, że mogę się dzisiaj dalej rozwijać. To jest coś, co... Byłyśmy teraz z Kasią w takiej restauracji i taki facet też się odwraca do mnie i mówi: pani wygląda jak Linda Hilton z Terminatora. Ja mówię, cokolwiek to znaczy, jestem Linda Hilton na demony. A potem sobie obejrzałam ją w internecie, mówię, jestem Linda Hilton na demony. Nie chcę was zanudzać, przynudzać. Generalnie pamiętajcie o tym, że kierunek życia to jest coś, co jest mega, mega istotne, mega, mega ważne. To jest coś, z czego ludzie biorą przykład. To jest akcent Boży, który jest położony przez Boga. To jest pójdźcie za mną, czyli na tej drodze, o właśnie, pójdź za mną. My próbujemy w tej drodze w ogóle za Bogiem w ogóle jakoś sobie też pewne rzeczy poukładać, ale coś wam chcę powiedzieć. Pójdź za mną i nie odwracaj się. Pójdź za mną. Szukasz męża? Tam jest mąż, ale gdzie? Nie wiem, w tym pójdź za mną. W tym pójdź za mną jest służba. W tym pójdź za mną jest mąż, ale gdzie? Nie wiem, ale nie bój się. Pójdź za mną. Skąd ty wiesz, kogo ty spotkasz? Skąd wiesz, kogo spotkasz na drodze? Skąd wiesz? A może coś zacząłeś robić, może ci nie wyszło? Nie rezygnuj, skoro jesteś przekonany. Skąd wiesz, kogo jeszcze spotkasz? Skąd wiesz, kogo Bóg postawi ci na drodze, żeby wyposażyć twoje życie? Skąd wiesz? Amen.